Wydawnictwo Czwarta Strona oraz Audioteka.pl przedstawiają. Remigiusz Mróz. Kontratyp. Czyta Krzysztof Gosztyła. Witam wszystkich. Rozpoczynamy wideorecenzję książki audiobooka Remigiusza Mroza zatytułowanej Kontratyp. Kontratyp, czyli ósmy już tom z cyklu o Chyłce Joryńskim. Cyklu, który bardzo już niedługo doczeka się swojej ekranizacji serialowej. Już wszystko jest tam potwierdzone, scenariusz zatwierdzony, aktorzy zatwierdzeni, ale zanim zastanowię się, czy w ogóle oglądać ekranizację, skupmy się na książce, bo dla mnie najważniejsza jest właśnie literatura, oczywiście w głównej mierze w formie audiobooków. Ósmy tom, który według noty wydawniczej opisuje sytuację, w której trzech himalaistów wybiera się na Annapurnę i wraca tylko jedna uczestniczka tej wyprawy, która po powrocie zostaje oskarżona o zamordowanie dwójki pozostałych. I w tym momencie, kiedy pada ten akt oskarżenia, wkracza nasz prawniczy duet, czyli Chyłka i Joryński, którzy mają za zadanie wybronić naszą bohaterkę. I tak zaczyna się cykl zdarzeń, które jakbym zaczął wam opowiadać, to bym zaspoilerował wam praktycznie wszystko, co się działo. Chociaż dużo się dzieje w tej książce. I właśnie przejdźmy do zalet. Remigiusz Mróz trzyma poziom, bo ta książka jest wciągająca od praktycznie pierwszych stron i trzyma w napięciu do stron ostatnich. Są zwroty akcji, jest zmiana punktów geograficznych, lokalizacji naszych bohaterów. Ogólnie rzecz biorąc, w książce dużo się dzieje. Ale jednak, jak dla mnie, to wszystko, co się dużo dzieje, płynie na takiej fali, gdzie nie ma momentu możliwości zatrzymania się, przemyślenia pewnych kwestii. Jednakże nie można powiedzieć, że ta książka jest nudna. Jest bardzo ciekawa, jest wciągająca, tylko te 13 godzin audiobooka minęło mi bardzo, bardzo szybko i spodziewałem się troszeczkę czegoś więcej. Ale tutaj muszę powiedzieć dwie kwestie dotyczące całej fabuły. Nie chcąc spoilerować, powiem tylko tak. Gdyby w pierwszym rozdziale książki Chyłka powiedziała Kormakowi jedną rzecz, to byśmy mieli rozwiązanie bardzo szybko całej sprawy, bo myślę, że Kormak dotarłby do pewnych informacji, no ale na tym polega cała sztuka, że jeżeli by to skończyło się przed czasem, to nie byłoby finału, który mamy zaserwowany w dosyć interesujący sposób. To jest kwestia, która mnie też trochę gryzła, dlaczego bohaterowie jednak nie powiedzieli Kormakowi tej rzeczy. Ale druga rzecz, która to wyjaśnia, jak dla mnie, jest tym, co pojawia się w prologu tej książki. Jeżeli ktoś sięgnie po prolog, to może będzie inaczej odbierał całą historię, ponieważ ja pomyślałem sobie, że tutaj troszeczkę jest podobna sytuacja do Zaginięcia, czyli według mnie akcja nie skupiła się na tym, czym teoretycznie w realnym życiu by się mogła skupić, tylko na pójściu po pewnej linii, która została wyznaczona. Ale jak się okazuje na sam koniec, jest to jedna z tych książek, które, żeby ją dobrze zrozumieć, wypadałoby ją przesłuchać drugi raz. Ja tego nie zrobię, ponieważ wychwyciłem, o co jednak autorowi chodziło i mówiąc szczerze, jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo tam są poruszone pewne dylematy, nad którymi warto się zastanowić. Jednakże, nie jest to książka, którą uznałbym za epicką, najlepszą w dorobku Remigiusza Mroza, ale nie jest też to książka słaba, wręcz przeciwnie. To jest książka, która naprawdę trzyma bardzo wysoki poziom, chociaż tutaj można powiedzieć, że nie ma tego, czego było w poprzednich częściach, tylko to idzie jakby innym torem. Dotyczy czegoś zupełnie innego niż w poprzednich częściach. Nie spotkamy na przykład Gorzyma, czy bohaterów bronionych w innych częściach. Są natomiast bohaterowie z kancelarii prawnej zaznaczeni, poruszeni. Warto sięgnąć po ten tom. Warto sięgnąć po tego audiobooka. Głównie ze względu też na lektora, czyli maestro Krzysztofa Gosztyłę. Otóż w tym tomie pan Krzysztof Gosztyła wzbił się już ponad wyżyny aktorstwa. Uwierzcie mi,
że są dwie sceny właśnie w tym audiobooku, gdzie pan Krzysztof po prostu pokazał, co to znaczy mistrzostwo świata i zrobił coś takiego, że każdy, kto będzie słuchał, poczuje się, jakby był właśnie w środku akcji, w środku wydarzeń. To było genialne i ja nie będę mówił, które to sceny, bo każdy dojdzie do tego sam, ale jest to bardzo silna strona tego audiobooka i tak czuję, że tu nie było pośpiechu przy nagrywaniu. Jak to Remigiusz Mróz ujął, że miał się nie spieszyć z tą książką, ale jakoś sama wyszła i myślę, że była napisana bardzo, bardzo szybko, po czym gotowa, przekazana do produkcji, do wydawnictw i audiobook został zrobiony na spokojnie, bo tutaj mimo, że akcja pędzi, że mamy cliffhangery, których nie da się ukryć, szczególnie na końcu, to jednak jest to bardzo wyważone, bardzo mięsiste, jeżeli chodzi o lektorstwo. I naprawdę polecam tę książkę chociażby ze względu na to, co zrobił pan Krzysztof Głoszczyła, a zrobił to genialnie. Jak również polecam tę książkę, bo jest to silna kontynuacja losów i na pewno nie ostatnia, a jak zwykle mam ten swój, że tak powiem, wątek, w którym szukam pewnego stwierdzenia i tylko trzy razy padło Zaklęło w duchu 3-4, ale było to bardzo uzasadnione. Więcej o tej książce nie mogę powiedzieć, bo bym, mówię, zaspoilerował, a nie chcę tego robić, naprawdę, bo wam zdradzę wszystko, co tam się dzieje. Znajdziecie jakieś słowo klucz, którego będziecie się trzymać, a potem ktoś powie, że Korfan Het powiedział coś o tej książce więcej i przez to tylko czekałem do tego momentu, bo wiedziałem, że ten motyw będzie. Nie, tu się dzieje tyle, ale jednocześnie idzie to pewną linią, osią jakąś tam fabularną, że nie chcę wam zabijać radości, przede wszystkim słuchania. I polecam serdecznie wszystkim. Trzymajcie się, do następnych filmów. Cześć. www.kornfanhead.pl Muzyka książki Transport. Czytał Robert Jarociński.